Zupełnie nie pamiętam, w jakich okolicznościach zetknąłem się z nutami tego ragtime'u. Było to ponad 40 lat temu. Byłem nastolatkiem, ale gdzieś tam umysł i palce zapamiętały ten temat, który do dzisiaj lubię modyfikować. W pewnym sensie towarzyszy mi sentymentalnie przez całe życie. No, w tym w życiu zawodowym jako muzyka. Możliwe, że autorem jest sam Scott Joplin, ale nie natrafiłem tej melodii w różnych późniejszych wydawnictwach z nutami tego kompozytora. Ale doskonale pamiętam, kiedy zetknąłem się jako pianista pierwszy raz z taperowaniem do niemego filmu. Było to ponad 20 lat temu, kiedy przez przypadek znalazłem się na ogólnopolskim festiwalu taperów filmowych w Karpaczu, organizowanym przez Jeleniogórski Dom Kultury. Było to bodajże w 1994 roku. Wtedy nie wystąpiłem, ale zaprzyjaźniłem się z kolegami po fachu. Sztuka taperowania wydawać by się mogło, że bezpowrotnie umarła. Ale dodam, że poza umiejętnościami warsztatowymi istotne jest nastawienie emocjonalne. Jako taka znajomość kina, otoczenie środowiska ludzi, którzy podzielają, wspierają pasję oraz współpracują. No, jeśli chodzi o współpracę, no tutaj według mnie nie mury tworzą magię miejsca, ale właśnie ludzie. Pamiętam, jak wróciłem z Karpacza do Poznania, odnalazł mnie pocztą pantoflową Janek Szymański z Centrum Sztuki dla Dziecka, właśnie w Tułce Zamku, który zaproponował mi tego typu współpracę, jak się okazało, wieloletnią. Oprócz niego należałoby wymienić Kasię Kubacką, dzięki której grałem przez wiele lat w różnych miastach Polski, najczęściej w Koninie, w ramach Szkolnej Akademii Filmowej, czy też na festiwalu filmowym Gorzkie Żale w Warszawie. Warszawę z tym festiwalem wspominam wyjątkowo, bo ilustrowałem tam kiedyś na fortepianie do ponad dwugodzinnego seansu filmu Nietolerancja Griffitha. To było strasznie męczące, ale warto było, bo doczekałem się kilku minut braw na stojąco. A sala była po brzegi wypełniona, nie było ani jednego wolnego miejsca. Dodatkowo pamiętam tych stłoczonych ludzi pod ścianą. No, to było wspaniałe przeżycie. Będąc w tym miejscu, no, wspominam Mariusza Stańczyka, przez którego regularnie pojawiam się tutaj na festiwalu Off Cinema, no i kontynuuję współpracę z przemiłymi osobami jak Ewa Kujawińska, no przede wszystkim Janek Rajport, a w kabinie operatorów Adasia Jotko czy Łukasza Matysiaka, no czuję się jak ryba w wodzie, chłonąc tą atmosferę kina, tej technologii. No, muszę powiedzieć kilka słów o panu profesorze Marku Hendrykowskim, któremu w tej materii wiele zawdzięczam. Mam nadzieję, że pan profesor do dzisiaj zaraża kolejne pokolenia swoich studentów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Nie tylko wiedzą, ale z pewnością pasją do dawnego kina. Z panem profesorem onegdaj chcieliśmy wskrzesić konkurs taperów filmowych tutaj w Poznaniu w 1998 roku. Przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Filmowej TPSA Music and Film. No niestety po roku festiwal został przeniesiony do Warszawy i zabrakło nam być może determinacji. Pan profesor jest fantastycznym gawędziarzem. Miałem okazję wielokrotnie słuchać pana profesora i jego małżonki, gdy byli zapraszani na seansę niemego kina z moim udziałem, by wygłaszać słowo wstępne. Można powiedzieć, że kiedyś od pana profesora otrzymałem prywatną nagrodę, symbolicznego Oscara, za konsekwentne propagowanie swojej pasji. Uwielbiam ten moment, kiedy w sali kinowej gasną światła, no i zaczyna się magia tego starego, niemego kina, na przykład komedii slapstickowej. Thank you.
Traktuję jako hobby, miły dodatek do głównego nurtu mojej codziennej, zupełnie innej działalności artystycznej. Istotnym elementem w moim przypadku jest pasja kina, znajomość jego historii, działań, wielkich osobowości, które to kino tworzyły. Otaczam się informacjami o filmach, kolekcjonuję je, a także słucham muzyki filmowej tworzonej przez wielkich mistrzów. Ich specyficzna, często ilustracyjność pomaga w zrozumieniu również i zasad taperowania. Jedyną z nich jest nieprzekraczanie ekranowego przekazu, nie wybijanie się na przykład wirtuozerią poza emocjonalny wydźwięk narracji filmowej, nie dominowanie muzyką nad obrazem. Umiejętności grania na fortepianie to jedno, dobór tematów czy stylu grania to drugie. Zawsze pomaga wcześniejsza znajomość filmu, treść, jego powojenne udźwiękowienie. No bo trudno na przykład w przypadku Chaplina nie korzystać z jego rozpoznawalnych tematów muzycznych z konkretnych niemych filmów. Tematów, które choć jako muzyka stworzone zostały później, ale stały się rozpoznawalną w świecie ikoną. Informacji o taperach filmowych rzeczywiście w różnych źródłach jest bardzo mało. Nawet nieżyjący już pan profesor Teplitz w swojej wielotomowej historii kina nie wspomniał o nich wcale. Przypomnę tylko ogólnie, gdzieś wyczytałem, że Stokowski, Strawiński czy Richard Strauss, wielcy kompozytorzy, parali się tą sztuką. W Europie, w Stanach Zjednoczonych po I wojnie światowej były wydawane podręczniki z nutami, w których podawano przykłady, jak akompaniować do obrazów jadącego pociągu, galopu koni, pościgów, pocałunków, scen romantycznych, grozy itd. Do wielkich dzieł filmowych grały na żywo całe orkiestry specjalnie napisanych partytur, a w małych kinach zdarzało się, że grywał tylko jeden skrzypek. Oprócz pianina grano na organach Wulitzera. Ich barwa była często rozpoznawalna jako ta stricte kinowa, w pewnym sensie odkryta w opozycji do organów kościelnych. Złote czasy niemego kina bezpowrotnie minęły wraz z taperami, wielkimi twórcami tegoż kina. Wielu z nich do końca życia nie mogło się pogodzić z nadejściem dźwięków w filmie. Załamywały się ich kariery, nie wszyscy sobie radzili. Dopiero w erze pojawienia się telewizji z należytym szacunkiem zostali przypomnieni. Dla mnie nieme kino to nostalgia, tęsknota, miłość, dramat czy zwariowany humor slapstickowej komedii. A do tych prostych uczuć ja również odwołuję się w swoim taperowaniu czy też twórczości kompozytorskiej. Charlie Chaplin kiedyś powiedział: łzy znajdują się na dnie każdego komizmu. Thank you.